W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś pielgrzymi nasi udają się z Namysłowa do Wierzbicy Górnej. Mszę świętą będą mieli o 9:30 i modlimy się za grupę 7, 8 i 9, tak? Więc prosimy Matkę Bożą o pogodę. Niech będzie deszcz w nocy, ale w dzień, żeby mogli iść w miarę bez deszczu. 16 października 1978 roku, kiedy w Rzymie zgromadzenie kardynałów wybierało nowego papieża, 1000 kilometrów dalej na Mont Everest wchodziła Polka Wanda Rutkiewicz. Z najwyższego szczytu ziemi zabrała ze sobą kilka kamieni, kiedy rok później, w czerwcu 1979 roku, spotkała się z Janem Pawłem II, podarowała mu jeden z nich. Papież powiedział do niej: tego samego dnia oboje weszliśmy na bardzo wysoko. Różne są górskie szczyty, łączy je jedno. Ich zdobycie wymaga dużego wysiłku. Mimo to idzie się na nie jakby wbrew logice, ale gdy się je zdobędzie, wraca się stamtąd innym. Już droga człowieka zmienia. Ze szczytu wszystko widzi się inaczej i zupełnie innej perspektywy, jakby człowiek był bliżej nieba, jakby dużo, dużo niżej zostawił to, co go trzyma przy ziemi i nie pozwala spojrzeć w górę, w kierunku nieba. Zdobywcy i tych wielkich szczytów, i tych mniejszych, pytani, po co tam idą, po co tak ryzykują, po co tak się męczą, często odpowiadają, że droga na szczyt i jego zdobycie ich przemieniają. Takie też sens ma pielgrzymowanie, codzienne pokonywanie drogi z Wrocławia na Jasną Górę. Zwycięstwa wymaga wiele trudu i poświęcenia. Świętujemy dziś przemienienie Pańskie. Jezus wraz z 3 apostołami udał się w drogę na pielgrzymkę, która prowadziła na wysoką górę, na Tabor. Tam Jezus wobec uczniów się przemienił, ale tam ta droga z Jezusem na szczyt, a także zdobycie tego szczytu, miały przemienić również tych 3 Jego uczniów. Mieli stamtąd wrócić inni, mądrzejsi, bardziej wierzący w Niego. Doświadczenie góry Tabor miało im otworzyć oczy na Jezusa jako Boga, na rzeczy ważne, których wcześniej nie widzieli. Okres wakacji to również czas pielgrzymowania. Wielu z nas zna smak zmęczenia, który temu towarzyszy, i smak wielkiej radości, kiedy szczyt się zdobędzie. Pewnie nie jeden szuka w pielgrzymowaniu i nie tylko odpoczynku, ale właśnie tej przemiany, do jakiej wzywa nas dzisiejsze święto, przemiany serca, myślenia i spojrzenia, wartościowania. Idąc na pielgrzymkę, zabiera się tylko to, co najbardziej potrzebne, bo każdy zbędny przedmiot szybko zaczyna ciążyć i ubierać. W drodze, którą jest nasze życie, jest podobnie. Okazuje się, że większość rzeczy, którymi otaczamy się na co dzień, jest zbędne. W codziennej wędrówce przez życie obrastamy niepotrzebnymi rzeczami, co utrudnia wspólną wędrówkę z rodziną. Zabiegamy o pieniądze, o dostatek materialny, o wysoki komfort życia. Lubimy otaczać się luksusem, źródłem wielu kryzysów i rozpadów fantastycznych rodzin. Jest to, że ludzie zabiegają o to, co nie jest najistotniejsze, a zaniedbują to, co naprawdę ma znaczenie. Praca staje się ważniejsza niż czas spędzony z rodziną. Pieniądz i konto w banku stają się ważniejsze niż odwiedzanie chorego przyjaciela. Wspólna wędrówka przez życie dla ludzi, którzy kiedyś byli w sobie zakochani i świata poza sobą nie widzieli, staje się koszmarem i udręką. Bo owszem, w luksusowym domu jest nowoczesny sprzęt komputerowy, jest smartfon i dziesiątkami możliwości, ale miłości nie ma, miłości brakło. Wyprawa na pielgrzymi szlak w kierunku jasnogórskiego wzgórza uczy nas, żeby w drogę naszego życia, którą podążamy najczęściej razem z naszą rodziną, zabierać to, co ma prawdziwą wartość, co naprawdę jest ważne i się liczy. Wiara, miłość, uczciwość, prawda, wierność, przyjaźń, ofiarność i wrażliwość na to te wartości, które zawsze w wędrówce przez życie okazują się potrzebne i są ponadczasowe.
ze szczytu wszystko wygląda inaczej. To, co przy ziemi, ma takie ogromne rozmiary i tak nas przytłacza. Ze szczytu jest odrobinką maleństwem, którego proporcje już nas nie miażdżą i nie przetłaczają. Na szczycie bliżej jest do nieba. Niebo wydaje się być bliżej niż ziemia, która została daleko pod nami. To doświadczenie uczy mądrości, przemiany serca, przemiany myślenia, uczy mądrego wartościowania, byśmy nie dali się zamknąć w tym, co tylko ziemskie, ale podnieśli oczy ku niebu i zaczęli myśleć o Bogu. Myśmy w życiu zaczęli kierować się Bożymi kategoriami. Apostołowie schodzili z góry Tabor inni niż wtedy, gdy na nią wchodzili. Zobaczyli w Jezusie Boga, Mesjasza, potężnego Pana, w którym warto przebywać. Niech wakacyjne drogi na szczyt oraz góry, które zdobywamy, także są przemianą, by to, co ziemskie, nie zasłoniło nam widoku Boga i nieba. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo, witaj, Panno nad Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata, spiesz się zbaw na złości. Ciebie, Monarcha wieczny, od wieku Twojemu, za matkę obrał Słowu jednorodzonemu, przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste. Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłatę z nieba otrzymać mogli. To niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie. Niech Bóg Trójcy jedyny
na wiek wieków słynie. Zawitaj, Panno mądra, do mnie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony, od wszelakiej zarazy świata ochroniona, pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona. Tyś matką wszechżyjący, tyś jest świętych drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba, tyś nad aniołami. Ogromna czar tu jesteś, przyku obu silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Arko Przymierza, tronie Salomona, tęczą wszechmocną ręką z pięknych part złożona. Tyś wszak Mojżeszów boski, ogniem gorejąca, tyś różdżka Aaronowa, ślicznych kwiat rodząca. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, tyś niezwyciężonego las miodu Samsona. Przystało zwycięzcy, tak zacny od winy, pierworodnej zachował i z mazy Ewinej, który ciebie za matkę, obierając sobie, chciałby przywara grzechu nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, niech Bóg Trójcy jedyny niech wieków słynie. Witaj, świątynio Boga, Trójcy jedynego, tyś raj, a pałac stydu panieńskiego. Pociecho utrapiony, ogrodzie wdzięczności, opalmo cierpliwości, ocecze czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, z mazą niedotkniona. Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelkąś łaską jedyna, Panno wypełniona. Jak lilia między cierniem, tak jak moja między cierniem, a za nowy,
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj miasto o ucieczki, wieżo utwierdzona Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez cię władza piekielny mocarzu stajała. O mężna biało głowo Judy dwojująca, od niewoli okrutnej lud twój ratująca. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, Ciebie słowo przedwieczne chciało się przybrało, aby człowiek spadł, powstał wywyższony. Niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieni Maryja jaśnieje, w poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje. Między cierniem Lidia kruszyłek smokowi, piękna jak pełni księżyc świeci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a Twoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Matko Szlachetna, panieńskiej czystości, gwiazdami uwieńczona,
Pani łaskawości, niepokalana czystsza, niżli aniołowie, po prawej stronie króla, stoisz złotogłowie. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszący, o jasna gwiazdo morska, o porcie tonący, bramo rajska niemocni, zdrowie w Twej obronie, niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. Jak olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się, Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłaty z nieba otrzymać mogli, to niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieku. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie, prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Toć to różka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny, godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez stanowisko tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie pozwolił, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.